Wiatr od morza niesie dobrą książkę. Wieczorami, zjadłszy kolację, śpiewali siedząc przy ogniu. Każdej nocy przed snem dyskutowali o tym, co znajdą na krańcu świata, dalej na zachodzie niż dopłynął dotąd jakikolwiek statek. Sądzę, powiedział Trot cieśla, że wpłyniemy w bok morskiego żmija Stora, a ten wpadnie w gniew, przypuści atak i połknie nas za jednym razem. Słysząc to, żeglarze wybuchnęli śmiechem, co rozzłościło Troda. Nie będziecie tak głośno rżeć, gdy już razem z całym statkiem utkwicie w gardle żmija Stora. Cóż to za żmij Stor? spytał Ranald. Trot wytłumaczył Ranaldowi poważnie, lecz szeptem, gdyż inni żeglarze grali już w kości, a jeden nieco pijany śpiewał głośno, że Stor to potężny smok obejmujący swoim cielskiem cały świat i utrzymujący razem lądy oraz morza. Leif, który siedział przy sterze, nie odezwał się ani słowem. Nazajutrz rano wpłynęli na niespokojne wody, przemoczeni siekącym deszczem i niesioną przez wiatr pianą. Wtedy Ranald odkrył, że podobają mu się ogromne fale, że czuje się dobrze, miotany z burty na burtę z czerpakiem w dłoni, gdy próbuje wylewać morze z powrotem do morza. Po południu sztorm zelżał, a kucharz Wolf rozpalił ogień i przyrządził posiłek. Załoga skarżyła się jednak, że rosół i mięso są przesolone, zaś człowiek imieniem Swale, którego zadaniem było dbać o żagle i o linowanie, był tak niezadowolony, że cisnął w Wolfa na wpół ogryzioną kością. Z głębi gardła kucharza dobył się warkot. Już był gotów rzucić się na Swale'a. Leif oznajmił jednak, że jedzenie stało się zbyt słone wskutek rozbryzgów wody, które spadły na statek z grzyw ogromnych bałwanów. Tego wieczora znowu zaczęli rozprawiać o tym, co spotka ich na końcu podróży. Oto co nas czeka, zaczął Fjord, leciwy Norwek. Wpłyniemy w potężny, rwący strumień, jedną wielką kataraktę, którą ocean wylewa się bezustannie. Ten wodospad końca świata porwie statek i rzuci nas w wieczność. Trot wybałuszył oczy i rozchylił usta. Nie ma się czego lękać, stwierdził Fjord. Nie masz powodu, by tak szarzeć na twarzy, Trot. Lepsze to, niż zwiędnąć w łóżku jako bezzębny starzec. Jak myślicie, dlaczego pisałem się na tę wyprawę? Swale żaglomistrz zaśmiał się z przekąsem. Jeśli tak, jeżeli ocean bezustannie przelewa się wzburzonymi falami i wielkim strumieniem poza najdalsze krawędzie świata, to dlaczego morze nie jest jeszcze puste? Skąd się bierze cała ta woda? Na to pytanie Fjord nie znalazł odpowiedzi. Z początku zdawał się zmieszany, później starał się sprawiać wrażenie cierpliwego mędrca, aż w końcu pokręcił swoją przetykaną pasmami srebra brodą i zamilkł. Był na statku żeglarz, którego zabrano na wyprawę nie tyle ze względu na jego doświadczenie na morzach, lecz dlatego, że był dobrym śpiewakiem i recytatorem prastarych poematów. Na imię miał Ard. Prawie każdego wieczora upijał się przy kolacji, choć ogólnie rzecz biorąc wychylał mniej rogów piwa niż inni. Teraz, lekko już podpity, Ard zaimprowizował pieśń o tajemnicy wody, która przybiera tak wiele pięknych kształtów – kropli, stawu, strumienia, studni, rzeki, jeziora, więźnia zaklętego w płatek śniegu, rosy, mokradła, oceanu. W tym miejscu Ardowi poecie język stanął kołkiem, róg z brzękiem wypadł mu z ręki, Ard runął do przodu i zanurkowałby nosem prosto w palenisko, gdyby inni żeglarze nie wywlekli go z kręgu i nie ułożyli pod kocem. Leif Eriksson stwierdził, że nie wie, cóż takiego mogą znaleźć na końcu podróży. Winlandia. Już w sprzedaży.